Witajcie, drogie dziwiarki. Moja obecność tutaj przed Wami jest zupełnie spontaniczna i wiąże się z tym, że aktualnie w ofercie naszego sklepu włóczki Atelier Citron możecie kupić w atrakcyjniejszej cenie niż zazwyczaj, bo jest to duży 20% rabat. A zaczęło się od tego, że podczas sobotniej relacji pojawiły się takie wpisy, głosy, że nie znacie tych włóczek citronowych, nie wszystkie z Was znają i chętnie by spróbowały. Więc tak by zachęcić do spróbowania ciergania z włóczek citrona, wczoraj wzięłam kilka motków. Jest to taka moja selekcja dokonana tutaj tych motków, które widzicie. Na taki zasadzie, według takiego klucza nazwałabym to klucz mariolciowy. No tak, w takie słowotwórstwo. Atelier Citron to jest firma rodzinna, tworzona przez rodzinę. Z wielką pasją do włóczek tworzą swoje produkty. A że my, jako e-dziwiarka, z wielką pasją tworzymy nasz sklep, to bardzo gramy na podobnych. Podobne wartości są dla nas ważne. I właśnie w związku z tym, że te włóczki, wiadomo, że coś, co posiada naturalny skład, nie będzie tanie, są drogie. Chcę Wam powiedzieć na przykład, dlaczego dokonuję takiego wyboru, a nie innego, wybierając jakieś tam włóczki na swoje projekty. I tak, we dziwiarce kochamy Pana Citrona, bo Citron to jest tak naprawdę Clemens Citron, Pan, myślę, że tak po 70, który zna się na włóczkach jak nikt inny. Zna się na kolorach, na włóczkach, doskonale potrafi doradzić, komu jaki kolor pasuje i tak dalej. Także my go uwielbiamy, znamy go osobiście każdego roku, no poza tym rokiem, który jest wyjątkowy pod względem tego, że panuje wirus, nie spotkaliśmy się z panem Citronem. No i dziwiarki kochane, nie chciałabym, żeby to było, że długo do Was mówię i będę mówiła tak ciągle o tej samej włóczce. Zebrałam tutaj takie kubki włóczek i one są zebrane pod względem tego, na co według mnie się nadają, bo czasami patrzycie na włóczkę i nie wiecie, a co można z tego zrobić. I tutaj mam z lewej strony włóczki, które nadają się na chusty, szale, czyli są takie, w którym w motku zazwyczaj 100-gramowym jest dużo włóczki, czyli tak powiedziałabym powyżej 400 metrów, 500, 600 metrów jest w filigranie i w fili silku, a w którą zajdę to jest w ogóle 800 metrów. Także tutaj są włóczki na rzeczy ażurowe, szale, chusty. Z tej strony mam włóczki, które ja bym powiedziała włóczki na sweterki, a tutaj mam włóczki, które są grubsze i według mnie to są idealne włóczki na czapki. Powiecie, czemu ja w maju mówię o czapkach? Ja nie mówię o czapkach, tylko powiem Wam, że w lipcu na przykład jadąc nad Polskie Morze, no bo mam nadzieję, że gdzieś będzie można jednak latem wyjechać i warunki zewnętrzne na to pozwolą, to posiadanie ze sobą czapki, która niewiele waży, z takiej włóczki na przykład jak Lufentli, to nawet nad właśnie latem, w sierpniu, w lipcu nad morzem się przyda. I także tu mam czapki, a w środku mam moherek, tak celowo troszeczkę, bo w moim widzeniu tych wszystkich włóczek ten moherek można dodać do każdej z tych pozycji i uzyskać dzianinę grubszą, bardziej puszystą, zupełnie zmieniając pierwotny charakter danej włóczki. Moherek ekstra klasę, jest to jedyny na rynku moher, który posiada 100% udział moheru. Nie ma tutaj żadnego dodatku, ani poliamidu, ani jedwabiu. 100% moher, dostępny w takich bazowych kolorach nazwałabym, nie ma tam szału kolorystycznego, ale właśnie moherek ekstra klasy jest to włóczka, od której ja zaczynam moją krótką opowieść o włóczkach Citrona. Mam na sobie sweterek z włóczki w założeniu skarpetkowej, jest to Art Deco, jest to wełna z poliamidem, bo włóczki citronowe to jest głównie naturalne składy. Składy, w których skóra oddycha, które mają tę przewagę nad mieszankami z akrylem, że mają dłuższe życie, mamy większą świadomość tego, że mamy kontakt z naturą, bym to nazwała, nosząc wełniany sweter, niż na przykład nosząc akrylowy. Także składy są naturalne i tutaj właśnie to Art Deco połączyłam z moherkiem.
Cudownie, lekkie to jest wszystko, bo Art Deco ma 100 gramów i 420 metrów w motku, czyli taka grubość skarpetkowa. Połączenie z moherkiem spowodowało, że mogę to robić na grubszych drutach. No i mam puszystość, ciepła. No i w ogóle bardzo jestem zadowolona z tego kolorowego sweterka. Wzór na ten sweterek jest dostępny na naszej stronie, także komu się podoba. Tutaj na przykład na rękawkach, bo tak było też w przepisie, dałam włóczkę jednobarwną Gesa Flo. Gesa i Flo połączona z moherkiem niebieskim i zielonym. Także wzorek na stronie jest. Zachęcam do tego, żebyście korzystały. Więc tak, to jest ten moher, który możemy łączyć ze wszystkimi tutaj włóczkami dostępnymi na wybranymi przeze mnie do dzisiejszego filmu. Jak? Jak cudowny. No nie wiem, jak wam powiedzieć, jaka jest ta włóczka w dotyku, ale ona jest po prostu nieziemska. Jest to połączenie merino z jakiem. Merino jest 70%, a 30% jest jaka. I kolorków jest bardzo dużo. Na sweterek taki w moim rozmiarze wystarczą dwa motki, czyli to jest wtedy ten sweter waży 200 gramów. O, schowam ten moherek, żeby nie zakłócał, że tak powiem, widoku na jaka. No jak jest po prostu, no, ażurowy sweterek można zrobić. Można zrobić chustę. Ja tutaj przyniosłam kilka dziani, które mam z tych włóczek wykonane. Jest to chusta z jaka. Chusta z jaka, wzór jest dostępny na naszej stronie, bo też nigdy nie chciałabym, żebyście oglądały coś, czego nie możecie na przykład same zrobić. I chusta z jaka jest... Był film o tej chuście, tutaj były rzędy skrócone, zastosowane. Tutaj są 2,5 motka jaka podwójną nitką dziergane. Wzór na stronie, w darmowych wzorach dostępny. Chustę uwielbiam. Uwielbiam, bo do tego też mam czapkę. Także tu jest jak. Filigran. Ja się żartuję sobie, że w kultowym kolorze numer 66. Kolorek jest bardzo uniwersalny, pasuje do wielu ubrań z filigrana, zazwyczaj dziergam, jak zauważyłyście pewnie z wcześniejszych różnych relacji, szale i często zygzakowe, albo jakiś ażurek z zygzakiem. Filigran, 100% wełna merino, jeden motek, jeden szal, nie za duży, taki w sam raz do otulenia szyjki. Kolory się układają, to nie jest ręcznie farbowany, to jest maszynowe i kolory się układają w pasy. Pasy możemy złagodzić właśnie używając wzoru zygzakowego albo fal. Wzór fal też fajnie na tym wygląda. Filigran to jest jego wielka zaleta, bardzo dobrze trzyma kształt. Nie mam tutaj w tej chwili dzianiny z filigrana, ale w relacji na żywo w marcu i w kwietniu pokazywałam swoje szale z włóczki filigran. Mój numer jeden na szale. Filigran, 100% wełna merino. Następnie, to jest 100 gramów, to było 600 metrów, tutaj mamy również, to jest filisilk. Filisilk, ten filisilk jest ręcznie farbowany. Jest to mieszanka wełny z jedwabiem. 100-gramowy motek ma 600 metrów. Z jednego motka wychodzi również szal. Tak możemy sobie liczyć, że nie za duży szal. To jest 600 metrów włóczki. Na druty, ja bym dociergała druty w okolice 3,5 czy 75. I jako przykład pracy z filisilka pokażę wam tutaj przepiękną chustę wykonaną przez Patulkę naszą, która prowadzi sklep w Krakowie. Jest to szal wykonany z dwóch, to się tak na niego patrzy. To jest w ogóle szal, który ja dostałam od niej w prezencie, za co jej bardzo, bardzo zawsze długo dziękowałam. Z dwóch motków filisilka. Piękne ażurowe do sukienki. Dzianina po prostu taka, że no tak, kapcie spadają z zachwytu. Piękne, naprawdę jest to piękna dzianina, ciepła. Ażurku jest tylko troszkę, tutaj może pokażę na karteczce, będzie bardziej widać. Ażurku jest trochę, nie za dużo. O, ażur, tu jeszcze jest taki, tutaj widzicie, ażurek na fili silku. Z włóczki citronowej. Dwa motki. Zużycie to jest dwa motki. Także to jest druga pozycja o tej gramaturze 100 gramów 600 metrów. Tutaj mamy jedwab. Traumseide. Akurat ta wersja jest ręcznie farbowana.
Z jednego młotka wychodzi chusta. Przyniosłam tutaj moją chustę, moja jedyna dzianina z tego jedwabiu. Jakoś tak, chociaż nie, robiłam jeszcze kiedyś szal od rogu do rogu z udziałem moherku również. Ale tu jest taka chusta, którą zrobiłam dawno temu. Bardzo jest miłe dla skóry. To był niecały motek. Ona jest sporych rozmiarów, ta chusta. Niecały motek, bardzo takie chłodne, miłe dla skóry. No cóż, to jest jedwab, który wymaga pewnej wprawy w dzierganiu, ponieważ nitka jest śliska. A to powoduje, że tak jak i nawinięcie tego na motek, by móc dziergać, jest wymaga pewnej ostrożności i wprawy. Takie dzierganie z jedwabiu wymaga wprawy, ale oczywiście wszystko jest dla ludzi, ciągle się uczymy. Także tępe druty trzeba mieć, czyli takie, po których włóczka nie spada, czyli metalowe raczej odpadają, raczej drewniane albo nowele. Włóczka cudowna, oczywiście połączyć ją z moherkiem, nie tym kolorkiem, ale mówię o idei połączenia jedwabiu z moherkiem jak najbardziej tak. Wtedy możemy sobie nie tylko szal zrobić, ale i bluzeczkę na przykład. Są panie, które dziergają bluzeczki z Trump zajdę, ale ja nie dziergałam jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że to jest włóczka głównie na szale i chusty. Chyba że łączymy ją z moherkiem, to wtedy na dzianiny takie do noszenia a la bluzeczki i sweterki. Jedwabik, cudowny, to jest jedwab najwyższej jakości, tak zwany mulberry silk. Włóczka Zingolo. Kolory bardzo apetyczne, prawda, w tym kolorku. Ona nie jest dostępna w jakiejś tam bogatej palecie kolorów, ale to te, które są takie, nazwałabym, bazowe. Ten jest najbardziej szalony i ten, powiem Wam, mam przewinięty, kiedyś coś z niego zrobię. 100% wełna merino, grubsza niż filigran, tak samo miła. Miła dla skóry, na co się nadaje. No możemy na przykład połączyć ją z moherkiem. Na przykład, oczywiście nie ten kolor, z żółtym, różowym, pomarańczowym i zrobić sobie bluzeczkę. Albo możemy zrobić szal, albo chustę, albo swetereczek, bez udziału moheru, tylko taki będzie ten swetereczek, taki bardzo, powiedziałabym, piórkowy na sukienki letnie, jak najbardziej. A kolorek miodzio, uwielbiam takie zestawienia kolorystyczne. Włóczka Zingola. A tutaj mamy Infinito, z którego w styczniu zrobiłam chustę. Jest wzór na stronie do pobrania. To jest jeden motek i tutaj również były stosowane rzędy skrócone. Chustę noszę teraz, wiosną, w maju. Akurat na tę pogodę, która za oknem jest w sam raz. Nie jest za gruba, nie jest za cienka. No i też czasami służy mi, jak zapomnę gdzieś maseczki, jako otulenie nosa i buzi przed światem zewnętrznym, że tak to powiem. No wiecie, o co chodzi. Także tu jest przykład jednego motka Infinito. Tutaj widzicie w motku jest taka biała nitka. To jest celowo użyte, ta biała nitka. Gdy decydujemy się już na kolor, zdejmujemy metryczkę i wyciągamy tę nitkę i wtedy wiemy, że zaczynamy od właściwego końca, czyli odrywamy sobie tę nitkę białą i zaczynamy pracę z włóczką. Także to jest celowo na wskazanie, skąd zacząć. Skąd zacząć pracę z danym kolorem. Infinito, 100% wełna merino. Jak wiecie, Citron kładzie dużą wagę na to, ile mikronów ma surowiec i jego największe perełki, tak to nazwę, mają 16 mikronów. A zazwyczaj, nazwałabym to merino, dostępne w różnych ofertach różnych firm, ma około 21-22 mikronów. Także różnica jest ogromna i jak się to dotyka, to się czuje. Czemu to takie jest? I mniej mikronów ma surowiec, tym mniej będzie gryzł alergika. To też jest cenna informacja właśnie o włóczce. Mój dział, że tak powiem, z włóczkami typu lace się
zakończył, to teraz przejdę. Moherek zostawię, bo moherek to jest, wiecie, do każdego się nada. A tutaj mamy, to powiedziałabym, że to są bliźniacy, tak mogłabym rzec, ponieważ ten sam surowiec został użyty do produkcji tych dwóch włóczek. Jest to Feinheit, jest to Gesa i Flo. Gesa i Flo to właśnie, to jest taka rodzina, to jest na sweterki dla dużych, a to jest dla sweterki dla małych, tak w skrócie, ponieważ bardziej dziecięce kolory ma Gesa i Flo, takie wiecie, limonki, żółte, wanilie, róże, błękity, a Feinheit jest włóczką na sweterki dla dorosłych. Kolorki ma bardziej poważne, bym nazwała. Gramatura jest ta sama, wszystko jest to samo, różni się tylko właśnie przeznaczeniem i wielkością motków. Także Feinheit Merino najwyższej jakości, 16 mikronów, jak i Gesa i Flo dla dzieciaczków, dla niemowlaków, z jednego moteczka takiego małego, to jest 25 gramów, wychodzi czapeczka dla niemowlęcia. To jest tak, tak obrazowo można sobie to przedstawić. Ja ten kolorek, o ten, mam tutaj w rękawie, połączony z zielonym ekstra klasę. Następną rzeczą mamy tutaj ręcznie farbowany Wolkenspiel. Wolkenspiel jest wełną merino połączone z poliamidem. Nadaje się na wszystko, co chcecie. Na chustę, na sweterek, na czapkę, na skarpety. Ponieważ ten poliamid powoduje, że możemy sobie dziergać to, czego potrzebujemy. A kolory się ułożą w barwny, bardzo barwny melanż. Oczywiście możemy to połączyć z moherem w odpowiednim kolorze i mamy wtedy na przykład materiał na taki sweterek. Wolkenspiel. Ma kilka fajnych kolorków, także zerknijcie na dział Wolkenspiela. Powiedziałabym tak, kultowa włóczka skarpetkowa. Trekking jest produkowany od ponad 25 lat. To jest sama rekomendacja tego, że niewiele jest włóczek o takiej samej nazwie i takim samym składzie, które są produkowane tak długo. Trekking zmienia kolorystykę zazwyczaj raz na rok, jest zmieniana kolorystyka i no i cóż, kolorki i poważne i mniej poważne, to pamiętajmy również o tym, że wszystkie produkty Citrona mają certyfikat OECO klas 1, czyli są, to jest certyfikat przyznawany w przemyśle tekstylnym produktom, które są od surowca aż do gotowego wyrobu, łącznie z metryczką, są wyprodukowane z poszanowaniem środowiska i są niegroźne. To jest pewne takie zdarzenie, które opowiadał pan Citron, że małe dzieci, które biorą wszystko do buzi, znacie pewnie tę fazę rozwoju swoich albo w swojej rodzinie te dzieci, biorą wszystko do buzi i no wiadomo, gryzą, ślinią, poddają to obróbce w buzi. I włóczki citronowe, które będą właśnie w ten sposób poddawane takiej, nazwałabym, destrukcji w buzi małego dziecka, niemowlaka, nic się temu dziecku nie stanie. Nie pofarbuje mu buzi, nie będzie, chemia się nie dostanie do mojego organizmu, bo po prostu to posiada certyfikat i można spokojnie dziergać z tego kocyki. Może nie z trekkinga kocyk dla niemowlęcia, raczej z Feinheita albo z Gesy, albo na przykład z Zeitlosa, albo tutaj z tych pozostałych włóczek, bo trekking jest najmniej, nazwałabym to, najmniej taki przyjazny dla alergicznej skóry. Ale to nie znaczy, że gryzie. On po prostu ma zadanie bycie materiałem na skarpety. A od skarpet wymagamy tego, żeby trzymała kształt, nie zmieniała kolorów, żeby skarpety długo się trzymały i żeby do tej nogi przylegały, prawda? Więc no to jest specyficzna włóczka, głównie na skarpety. Ale jak się na przykład doda moherku do tego, no to już mamy sweterek, prawda? Trekking występuje w wersji kolorowej, w wersji jednobarwnej i to też występuje w wersji 4 nitki splecione i 6 nitek splecionych. Tu akurat mam 4 nitki, o 6 nitkach mówiłam przy okazji sukienek. A teraz mam trekkinga kolorowego. Z tego sukienki bym raczej nie robiła, chyba że dla małej dziewczynki. Tych kolorkach. Ale skarpety, no to byłby odlot na stopach, prawda? Takie kolorowe skarpetki posiadać. Włóczka Glanzpunkt.
Włóczka na bluzeczki według mnie na tę porę roku, która puka do naszych drzwi, czyli wiosna-lato. Glanzpunkt jest mieszanką jedwabiu z modalem. Modal jest nowoczesnym włóknem wiskozowym i dużo lepiej oddaje wilgoć od ciała, także jest bardzo pożądanym włóknem we włóczkach. No i jest drogie. To modal jest po prostu drogim włóknem, dlatego produkty, które zawierają modal, są droższe. Włóczki właśnie te są droższe niż takie, które by zawierały starą, znaną wiskozę. Także tu jest glanzpunkt. Glanzpunkt połączyć można z moherkiem i wtedy ma się materiał na sweterek, na bluzeczkę. Inusia wykonała piękny, taki w kolorze zielono-turkusowym sweterek w liście. Połączyła glanzpunkt z lejsem od Langa. Też tak można. No i właśnie, a z tego też można zrobić chustę, która będzie miała raczej taką rolę takiego otulenia szyi. Ona nie będzie mocno tak trzymała kształtu, bo jest ciężka i lejąca. A jak włóczka jest lejąca, to nie trzyma kształtu w chuście na przykład. Tak jak filigran, to nie, filigran cudownie trzyma kształt. Glanzpunkt na sweterki, na ruch chusty letnie, czemu nie? Tutaj mam takich dwóch przedstawicieli. To jest tak, tutaj mamy włóczkę, która jest stuprocentową wełną merino. No jak zwykle, naturalny skład, cudowna miękkość, puszystość. No wiecie, jak się to dotyka, to po prostu jest, no jest fajnie. Herbst Wind dostępny w wielu kolorach różnych, zieleni, czerwieni, tam jest szarości, kilka odcieni. No, co można zrobić? Można zrobić na przykład czapkę. Czapkę właśnie na takie, powiedziałabym, lato, nie wiadomo jakie będzie. To jest właśnie włóczka na sweterek. Wiecie, jak oglądałyście w sobotę, to ja miałam plan zrobić z tego sukienkę. Mam tam nawet zaczęte. Także na kocyk dla niemowlęcia również, jeżeli tylko kolor będzie pasował, to również. Na sweterek dla niemowlęcia jak najbardziej tak. 100% wełna merino i jej takim grubszym członkiem rodziny jest urszprung, którego tutaj nie przyniosłam, ale mówiłam o nim w sobotę. Także zachęcam do, kto sobie chce odświeżyć, to ja też z urszprunga miałam kawałek robótki, który w moim tam zamyśle będzie kiedyś tuniką. Po prostu to jest niezwykła przyjemność dotykać tych włóczek, a one po drutach same suną. A tutaj mamy High Twista. High Twist jest włóczką wełną z poliamidem. Na skarpetki może być, oczywiście. Wtedy na przykład na dwie skarpetki potrzebujemy dwa motki, bo to wtedy będzie 100 gramów. High Twist jest wełną z poliamidem, ale to nie jest taka wełna jak w trekkingu, tylko to jest merino. Merino połączone z poliamidem. Możemy sobie oczywiście dodać moherek i zrobić sweterek. I wtedy byłby taki sweterek w tym gatunku, taki właśnie z włoskiem puszysty. Albo zrobić po prostu, tak bez moheru, na cieńszych drutach, bo to okolice drutów numer 3,5 trzeba dziergać. Sweterek taki, albo też na męskie swetry też się nadaje. Tylko to tutaj już dużo by dziergania było z tego. Jeżeli dużą dzianinę, no to na tych drutach 3,5 to dużo oczek trzeba, dużo rzędów przerobić i tak dalej. Dostępny w wielu kolorach. High Twist. A teraz zostaje mi już najmniejsza część. Część, którą bym nazwała moje typy na czapki, bo te czapki będą bardzo miłe. Loof & Lee włóczka była przez nas tak pokazywana przy okazji czapek. Tak, ja zrobiłam z tego sweterek. Z Loof & Lee mam sweterek, który jest bardzo ciepły i bardzo miły dla skóry. Czapki z tego są naprawdę nieziemsko miłe. Nie gryzą najbardziej wybredne osoby. No a pokazuję Wam to w maju, bo uważam, że czapkę warto mieć również w lipcu i sierpniu, jadąc na wakacje. Może się przydać, szczególnie ktoś na rowerze jeździ, sport jakiś uprawia, na żaglówkach, to warto mieć czapkę ze sobą. O tak, tutaj zerknijcie. No i tutaj widzicie, Loof & Lee, 100% wełna merino, z jednego motka wychodzi czapka nie za duża, lepiej mieć motek i trochę na czapkę, a na taką zwisającą czapkę a la taka czapka menelka, no to trzeba mieć dwa motki. No i tutaj Loof & Lee, mój typ na czapkę.
Włóczka Zeitlos według mnie na czapki jak najbardziej, ale nie tylko, bo i sweterek z tego można zrobić, taki grubszy sweterek. 100% wełna merino w grubości takiej, że możemy przerabiać na drutach okolice 4, 4,5, czasami nawet 5. Zależy od próbki, od tego jaki wzór użyjemy. Czapka, szalik, komin jak najbardziej. Jak najbardziej, a poza tym też możemy się do jesieni szykować, prawda? Zeitlos. Tu mamy następną perłę na czapy. Bardzo miłe. Swetra raczej z tego bym nie robiła. To taka moja rada, że to jest według mnie czapka idealna na komin i włóczka idealna na komin i czapkę. Bardzo miła dla skóry. No i tutaj mamy wersję ręcznie farbowaną. Są też jednobarwne moteczki, no ale ten kolorek po prostu musiałam Wam pokazać, bo jest tak ognisty i piękny, że aż chce się żyć. Także tutaj jest windweter i mój typ na czapy, również dziergane w maju. Bo ja lubię na przykład, jak mi w głowie jest ciepło. O tak. No i ostatnia mi się tu została. Włóczka 100, z której wykonałam kilka czapek w czasie, kiedy ta włóczka jest dostępna w naszym sklepie. W różnych kolorach wykonywałam te czapki. O tak, może o będzie widać. I z czapkami się nic nie dzieje. Czapki są bardzo ciepłe, takie mięsiste. Jak wiecie, o co chodzi, mówiąc o dzianinie, że jest mięsista. Ładnie przyjmują, nieskomplikowane warkoczyki, przekładanie oczek, ładnie wyglądają na niej lewe oczka. Na prawym jerseyu. Jeden motek, jedna czapka. To taki mój typ na czapkę z włóczek citronowych, które właśnie teraz mamy w niższej cenie. I teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć, dzianiny, już nie pokazałam Wam wszystkich dzianin. Tutaj ja w sobotę mówiłam o włóczce Unisono, więc tutaj mam chustę. To jest chusta, która już troszkę. Ja ją już mam trochę lat, bym powiedziała, o tak. I Unisono w tej chuście to były użyte dwa motki na tę chustę. I chusta się niewiele zmieniła, a jest intensywnie użytkowana. Wiecie, to się, z chusty takiej się nie szanuje. Zazwyczaj się bierze tak, zakręca i już, i tak się nosi, a później się zdejmuje i też się jej jakoś tam specjalnie nie prostuje. Więc na to, jak jest użytkowana, to jest naprawdę włóczka nie do zdarcia, bym powiedziała. Unisono w chuście jest nie do zdarcia. Tu jest akurat kolor zielony, ale wszystkie inne, które są dostępne na stronie, są tak samo piękne. Jeszcze Wam coś chciałam pokazać. Na naszej stronie dostępna jest taka książka. Jest to książka z projektami wykonanymi z włóczek Atelier Citron. I tutaj, na potwierdzenie tych różnych moich słów, które mówiłam, pokażę Wam kilka dzianin. I tutaj na przykład jest o, nie wiem, czy tutaj będzie widać dobrze, czy to czarne, bo to z czarnego koloru. Tu jest ekstra klasa użyte w tym projekcie. Moherek, sweterek dziergany na podwójną nitką z dwiema grubościami drutów. Również na naszej stronie jest wzorek na to, ja to przetłumaczyłam, jak się robi taki sweterek dziergany dwiema grubościami drutów. I tutaj jako przykład użycia włóczki ekstraklasy, co można zrobić z tej włóczki, to zerknijcie tutaj. Kolor śmietankowy, piękny kardigan, prostym wzorem, bo projekty z tej książki są zazwyczaj prostymi wzorami dziergane, nie wymagają ciągłego patrzenia w schematy, bo istotą tych projektów jest ich prostota, czyli to, że wydobywamy piękną włóczki poprzez prosty wzór, który nie odwraca uwagi od tego, co ta włóczka zawiera w tym moteczku, że ona jest piękna sama w sobie i po prostu wyciągamy jej niezwykłą urodę. Tutaj mamy ściekładki, mamy ryż, mamy oczka lewe na prawym jerseyu i forma, kolor. I to, jak ta pani to pokazuje, to jest naprawdę tak, że chciałoby się mieć taki właśnie kremowy sweterek do wszystkiego. Proszę, zerknijcie tutaj. Pięknie to wygląda, pięknie wykonane. Kolor ekri, a samo ekstra klasa zawiera troszkę kolorków, także jest z czego wybierać. A tutaj mamy na przykład szarą tunikę. Powiedziałoby się, jejku, o co chodzi, czemu szara tunika, ja o niej mówię. Bo to jest klasyka, ta szara tunika będzie pasowała do wszystkiego.
wydziergane jest pojedynczą nitką. Możemy sobie sterować pasem tego ażuru. Może być dłuższy, może być mniejszy i wtedy nie tunika, tylko na przykład sweterek. No i później jest ażur powtórzony na rękawach. Tutaj przesunę, żeby było widać. Piękna tunika, piękna włóczka. Nie ma zbędnych detali w tej dzianinie. No taka kwintesencja tych włóczek citronowych. I jeszcze tutaj w jednym miejscu chciałam Wam pokazać połączenie, już Wam mówię, jakiej włóczki, o, Feinheita. Tutaj jest połączenie Feinheita i Moheru Extra Klasse w kontrastowych kolorach, czerwony z czarnym, a dzianina jest taka fajna, wychodzi. Tak, może być? O, tak, w tę stronę, dobrze. Tutaj mam sygnały, czy widać, czy nie widać. Także zobaczcie, nawet niepasujące kolory, czy niepasujące, bo zawsze szukamy zazwyczaj pasujących ton w ton, a tu jest użyte kontrastowe kolory są użyte. I tutaj jest właśnie takie bardzo fantazyjne zawiązanie użyte. No i jeszcze w jednym miejscu Wam pokażę. Tutaj mamy, tu jest na przykład płaszcz z Nobel Arta. O tak. Nie mówiłam o tej włóczce, ale właśnie płaszczyk jest bardzo kolorowy i ciepły. Tak myślę, że jest bardzo ciepły, bo włóczka sama w sobie jest niezwykła. Ja z Nobel Arta powiem Wam, że nie przyszłoby mi do głowy dziergać płaszcza, bo ja tę włóczkę postrzegałam jako włóczkę na czapki, a tutaj przepiękne. O tak. Dobrze, także jeszcze w drugiej książce Wam pokażę. Jeszcze mam taką książkę z projektami z włóczek citrona. To są ogólnie książki niemieckie, w które citron dostarcza swoje włóczki. I dzięki temu ma piękne wydania różnych projektów wykonanych z jego włóczki. A tutaj mamy, o, sweterek z Glanzpunkta. Glanzpunkt, który tutaj są dwa kolory i później resztki włóczek zielonych. Zielone tutaj były podane, żeby mieć reszteczki zielone. Ale turkus jest glanzpunktowy i cała czerwień jest Glanzpunkta. Zobaczcie na prostotę tych wzorów. Tutaj są tylko takie proste ażurek, a później mamy pas oddzielający kolorem innym i później znów prosty ażur. A wszystkie detale są takie właśnie dopieszczające, te kokardki, to zakończenie. Tutaj mamy na samym dole wykonanie tych takich pikotek na drutach. Pięknie to razem wygląda i tu jeszcze jeden projekt mam, żeby Wam pokazać. Jest to Glanzpunkt połączony z moherem Extra Klasse w takich samych kolorkach. No, przepiękne, prawda? Kardigan. No, ja bym zrobiła na przykład bez tych wstążek. Ale ta prosta plisa, powtórzona na rękawie, ten wzorek plisy, jersey, kieszenie, no chce się mieć takie projekty. Także spontaniczna moja obecność tutaj miała na celu pokazanie Wam takich moich typów różnych włóczek i na szale, i na chusty, i na sweterki, i na damskie, i na męskie, i na jakie chcecie, i na kocyczki dla niemowląt, i na czapeczkę. No cóż, no dziergajmy z włóczek citronowych i tak, jeżeli chcesz być na bieżąco w takich na przykład moich spontanicznych akcjach, czyli opowiem od serca co wiem, to zachęcam, subskrybuj nasz kanał na YouTube, będziesz na bieżąco otrzymywać takie wiadomości. A jeżeli spodobała Ci się zawartość tego stołu, o której powiedziałam, czyli te wszystkie włóczki piękne, kliknij po prostu, przyjdź do Edziewiarki. Tam znajdziesz te produkty. A jeżeli Ci się to podobało wszystko, no to zostaw łapkę w górze jako znak, że byłaś, że się podobało i daj nam wiatr w żagle. Do następnego razu.